Monko, z wami to ja, Damian OP221 i kolejny odcinek z serii Polskie Rolne Gospodarstwo. Nie wiem co będę robił, ale zobaczę, bo na razie pojadę do sąsiada. Bo ponieważ sąsiad niedawno przywiózł sobie pługa, ponieważ z gminy właśnie wynajął, żeby osiedlić gospodarstwo. Bo ona zeka, że się zakupuje i się wywalił dwa razy. A ja brudnym traktorem sobie jadę. Oj, oj, co ty tam zrobiłeś za tym pługiem? Czy wichura była teraz na... Próbuję go na... postawić, tam się wiesz. Aha, pewnie wichur. A wiedzę, do przodu nie podczepisz, bo nie ma tego, tylko będzie się od tyłu wszystko robić. A, dobra. Bo tamten Zetor, on ma do przodu i do tyłu, jakby nie wiedział. A, dobra, widzę. To kup mi następnym razem taki, że ma z przodu. Przodu ma ten Zetor. Zetor, co mi ostatnio pokazywamy. I on jest fajny nawet. Dobra, ja spróbujemy podczepić. No, próbujemy coś się teraz... Mogę przyjechać, poczekaj, przyjadę ładowacem, takim traktorem, co ma tura, i to podniosę tobie. Jakbyś mógł, sąsiad, gdzieś ty był. No. Kurde, śnieg napadało tyle, że szło. Będę padać, nie? O kurde, jeszcze gorzej zrobię, o Boże. Wobec kitu, co ja tu robię, Boże. Co ja robię? Dobra, raz to samo nadechnął. Poczekaj, ja tylko za... Tylko zaparkuję traktor. Udało się. Udało? Udało się, patrz. O super. Tylko na ciało miejsc słychać tego te 20 sekund. Ja pójdę, sprawdzę. Udało się, czy jest tym sąsiadem. Potrzebuję. Posebujesz, bo jest wywalone. Rozumiem. Ja tepnę się, żeby było szybciej i przyjadę. Czekaj, ja sam tego podczepię. No, raz idzie, raz idzie. Co no, problem jaki... Dopiero za te dni je przegląd. A dopiero teraz usłyszałem, jak idzie. Och, sąsiad, ty jesteś taka mędra, że nie lepiej. No zaraz jadę. Sąsiad, to za traktor, który nie umie podczepić się, co? Mam się zaraz zwolnić, płyć musiałem. Jadę. Tylko tam daleko. Tylko za stodoła miałem ciągnik i muszę wykierować go. Dobra, spoko, co mnie zaraz tam sobie podczepię. Och, ty kurde. Sąsiad, to już siły nie ma. Ja już jestem na ulicy. Szybciej, mam piłę ręku. No, piłę nie ten dom. No już się, sąsiad, że odjadę, poczekaj. No co wywalę? Masz. Dobra. Oje, proszę. Nie, no wywaliło się, ja myślałem, że coś to dało radę. Nie. Zrobię po fachowo. No weźcie cię już, no. To jest jadłki, co tutaj masz, no. Da radę, turem to oczywiście no, podniosę. No postawić, a nie. Da radę. Próbuję. A my oboje. Oboje. Jesteśmy jak durni i nie damy rady. Będę musiał wziąć ten od paleciaka. Będę musiał pięknie, bo mam około studni stoi. Spróbuj sam go podczepić i go postawić. O jest! Nie, w końcu udało się. Zapal światła, F naciśnij. Moje tracę ciemno. Dało radę? Co nie pani mają? Udało się, sąsiad. Ja nie chciałem do tyłu jeździć. Nie, tylko tyłu nie mam... O, tylko tu mam światło, nie sąsiad? No. Ale już... Czekaj, zaczyna. Do tyłu, żeby było jak najfajniej wjechać na gospodarstwo. Nie, bo to nie dobra. Ja to muszę tak to zaprojektować. Słucham? Piłem jest sąsiad ciężej. Wiem. A, wiem, piłem. Dobra, wsiadałem. Bo to nie moja... Była. Bo wypowiedziałem. Widziałeś sąsiad, tak się ociężanie?
Widziałem. W realu. Nie da się kiedyś tak było. Dobra, idziemy dalej. Bo na łopaty nie ma, bo łopaty... To było kawałek, tak. Czekaj, najpierw się tak, żeby... O Jezu! Czekaj, będę kamerę taką, o dobra. Ja sobie przejdę na pole i sprawdzę, co ja mam na polu. Jakieś robotę wypełniłem przed odcinkiem, se ogarnąłem dwa pola. Tam gdzie ziemniaki robiłem i tam gdzieś siałem pod plon, ziomki folifistą, to tam wszystko na orkę posłali na kultywację. To dawaj, ciągnij to masz. Tutaj mógłbym pojechać tutaj kultywatorem i jeśli nie, ładnie zniszczy się. Bo ponieważ na YouTubie widziałem, jak taki Rusek tak robi. Mam ze sąsiada, jak on sobie daje radę. Jak nie będzie dał rady, to mogę przyjechać i mu na przyczepę wład wrzucać śnieg i wywieziemy do lasu. Ten śnieg. I cyk, fotka na Instagram. O cholera. Gruby śnieg. Myślę, nie zesraj jeszcze dodatek z tym śniegu. To jest tak stęka. Mogę pomóc, przyjadę tamtym i wywrotkę ty podczepię i będziemy na wywrotkę wrzucali sko. A ty wyjedź tym żetorem i podjedź wywrotką. Pomocka sąsiedzka sprawa. Śniegu za dużo jest, ja się powiem. No za na wywrotkę wszystko wrzucić. Powiedz jak górka będzie, jeszcze ciężej będzie. Ja bym to... Wiem. Będzie wiosna... To muszę być na pole. Takie to ja bym je poprosił. Byłem tak sąsiad. Dawaj, zetorem wyjeżdżaj. Co? Zetorem wyjedź. Drugim twoim ciągnikiem i podjeźdź trochę przyczepą. Przyczepa jest za stodołą, jak coś pamiętam. Tak, no sąsiad, stój. Wiem, bucha się. Wycofajcie. Kurde, się w bramę coś jadę. Nie, se bramę będzie miało do wyklepania. Jak bramę wygnie. Ja to nie chcesz. Dawaj, sąsiad, jedziesz. A tamten traktor? Co nim zrobi? Miałeś przyjechać. Nie wiem, no. Miałeś mi przyjechać tamten traktorem. Gdzie? Ty tam za stodołą jest wywrotka, ja będę to odgarniał i wrzucał na nią. A, dobra, poczekaj. Nowym sąsiadem trzeba go uczyć. To było to jest ten, gdzie tam dalej. No. To było ten... Poczekaj, sąsiad, bo tak nie wolno idzie traktor, że już mam w dupie ten kombajn. Aha. Ty masz lepszy sąsiad traktor, ale ja mam w dupie. Nie, ty masz stodole traktor, o tutaj. Bo mi pokazał. No wiem, że został mam stodole, poczekaj sąsiad. Ja otworzę, żeby ty wiedział. Bo ja mam lepsze, bo pewnie za takiego powójku zostałem. Jadę, sąsiad, poczekaj no. Kup mi lepszy... Masz lepszy traktor. Sam oczywiście kupywałem. Traktory widziałem lepsze jeszcze. Kupisz kiedyś indziej. Na razie sobie realnie grać. Ciężko się idzie. Ciężko idzie ten traktor. A ten traktorem podjedź za stodołę, tam masz wywrotkę. No sąsiad, zobacz, że mi się komputer wolno idzie. Weź mi kup lepszy, to obecnie na mnie jak cholera. Jedź za gospodarstwo i podczep. No ty masz lepszy sąsiad niż ja. Ty masz lepszy, ty masz zetora. Uch, piękna, a zobacz jak wolno idzie mi po śniegu. Ja w realu mam taki sam traktor i sobie go chwalę. Ja to podczep. Bo jak nowym uczniem parę minut, chyba go uczyć. Jak się pierwszy raz się gra, to trzeba o sobie podłączyć, jak jest osoba, która bardziej to ogarnie. Już się, bo cię kopnę. Dobra, tak poczekaj kopnę. Sąsiad. Prosto, ale... prosto wykręć. Bo ten mod to jest, który umożliwia realne podczepianie. Ja wiem, i na Q oczywiście nie działa. Na Q nie działa, jak automatnie by to. O, będzie tak lepiej, ją. Dawaj, 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 dawaj.
też nie daje Pugaja. Aha. No kurde, już się. Wyjadę z tą przepędzą z powrotem. A ty sądzę, że to odśmierzaj. Podjedź tutaj trochę. Mówię. Tak, a ty weź tego drugiego traktora, z tego swojego silnego. A, kombajna? Nie, kombajna chciałem jeszcze się nie dać. Mówię o tym. No nie. I zgaś ten czerwony traktor, ten z przyczepą. Poczekaj się, postawię tego co jest zegu. No, dawaj, idziemy. No, dawaj, dawaj, kołałeś się. No, dawaj, stoi. Gasiłem. A, jestem masz drugi. Zaraz sprawdzimy. A, mam, dobra, widzę. I ten na przodu, no, na końcu. No, ten to od razu, że widzisz sąsiad, o. Tak, że idę potem po łychę idę. Teraz to mogę odśnieżyć, że dwa. Teraz to mogę odśnieżyć, no, że widziałeś? No, widziałem. O kurde, sąsiad. No ten te uwielbiam, sąsiad. Będziemy na jakieś pole wywozić to, bo powinien ma albo do moje, albo jakieś obce pole, które do nikogo nie zależy. Dobra, sąsiad, podczepiony. Łyżka podczepiona, sąsiad. Dobra. Teraz, sąsiad, mogę ci pomóc śmierć. Dobra, teraz tak. Pyk. Łyżka w dół. Nie za bardzo, łyżka w dół i jedziemy. Tym koksem. Tak, sąsiad, widziałeś? Idę. Tak się odśnieża, o. Na prawo, na lewo może też ruszać. Jakby zapomniałem. Wiem, sąsiad. Bo ja ci nie o tym ci mówię. O kurde, sąsiad, błoto mam, wiesz? Sąsiad. Wiem, wiem. Ja też widzę. Czekaj, sąsiad. Muszę tak zrobić. Tym swoim, muszę pojechać, ten, wyjechać. Kurde, jak ja nie wyjadę na pojedynku. Normalnie. Ja teraz muszę wyjechać, więc idę. Ej, no. Sąsiad, poczekaj, muszę... Dobra. Mam tu górkę dużą. To ja mogę... O kurde. Ja to mogę górkę po prostu zgarnąć na tura. Byś chciał. Jakieś... Rok zniotłeś górkę. No to weź tą górkę właśnie, bo miał. Teraz sąsiad ci pomogę. Trzymaj gnaty, sąsiad. No. A ty rób górkę, a ja będę sobie tą górkę zbierał. Sąsiad, on już butów widziałeś? Widziałem, ja mam. Ja też mam błoto. Ostatnio się zakopałem na gospodarce. Ty sąsiad, słyszysz? Słyszę. Tylko mogę. Dobra, jadę. Uch, ty, tam do dół. Sąsiad, moje odciążanie jest duże, co? No. Twoje więcej, a ja muszę skończyć stepy i potem ty będziesz chciał wywieźć. No, to gdzie? Na pole. Ja tam na prost. Bo trochę, bo jeszcze widzisz, mam tu chyba tyle kupy, że szok. Bo te pole na prosto jest swoje. I mogę na swoje pole wywieźć. Tak, bo mam śligawkę, sąsiad. Po błocie nie mogę skręcić w ogóle, wiesz? Wiem, bo to zamarzło i śligawka jest. Wiem. Musisz trochę do góry podnosić, no, tego tego tura do śniadania. Ale, o, teraz mogę, o, no, w końcu. Musisz kontrolować ty. O kurde, gdzie jestem się pa. No, widzę. Oho! Bramy sobie wezmę, bo chyba nie doma w kule, wiesz? Nie. Chyba bramy nie zamknie. Bo z śnieg wleciał prosto bramy. Jakie sąsiad, bo próbuję właśnie to. Sąsiad, dawaj tam ten. Wyjedź tym T25. Tym wywrotką na pole. Próbuję.
Bo ja już nie mogę sypać, bo jest pełny bak. Tej wywrotki. Ja gdzie masz to? Tutaj a, jest. Już. Musi wyjechać na pole, tam na prąd na swoje. Już. Czekaj, się postawię tego dziecka tutaj, o, gazu. Oj, hej, tak, on jest w bank. Będzie włączony. Tam musi stać, nikt go nie ukradnie, na. No właśnie. Czekaj, kurde, ty do mnie, nie umiem tą szczepą skręcić w ogóle. Wykręt normalny, tak, takie jakby literkę urobił. Mam pomysł, tu to wiem, mam pomysł, gdzie jest. O, właśnie o to mi chodziło. Ała, to musiało boleć. Bo se na zawsze przeżyje. Nie, no trochę. Tego grania bo nie do tego nie umie grać. Patrz, patrz, no patrz, ja tu widzę, no patrz. Bo błotnym się ślizga, widzisz, po nim się ślizgają. No. Jeszcze trzy osiem, jeszcze trzy osiemki. Jeszcze trzy osiemki będą i to... Dobra, to tam na prąd, jest te odcinki i on kupi nowy, tak, to, po siadniu. Dobra. I tu wyszli. Ojej. Na pole? Tutaj sąsiad. Tak, tutaj wyszli. Tu, po środku, Ctrl-I. Czy tam się zdarzył do idei. Dobra, ucz się, grać farmę. Wyładuj tu, ziemia. Trudno, to zniknie. Widzisz sąsiad? No wiem. Sanki sobie, a wiedzę w farmingu można mieć sanki i na sankach sobie można pojeździć. Sąsiad. Możemy kiedyś sanki. Idźmy się po tam. Dobra. Sąsiad, idźmy po tam lub. Ja robię, bo ja mam, ja mam tura zapchanego i nie mogę wysypać. Sąsiad, to jest dupę po cię. No to weź mojego, pożdam ci go. Dobra. Weź mojego. Dobra, ja trochę twoją podjadę. Zgadniesz mi swój. Śmiało, śmiało. Odgrałem trochę tego się nie dawaje. Uważaj, bo tu właśnie masz problem, coś powiem ci. O, będę tylko na zewnątrz, powiem ci. Jak tam coś idzie? Zajebiście. Idzie, sprawa. No, widzisz? Tak się pracuje. Czekaj, zamknął dołę, bo widzę, że ona tylko mi przeszkadza. No, dawaj, no, to jest. No, dobra. Dobra, czekaj, zamknął. Czy ty byłeś niczyj w środku? Nie byłem. No, mam nadzieję, bo siedziałem w domu i oglądałem filmiki na YouTube. Ło, sąsiad, ty jest niczyj. A, to ja będę twojego. Idę to władować. Dobra. Sąsiedzka no, pomoc, zawsze mu na sobie pomóc. Ty moim na twoim, nie wiesz? No. Ty, aż łóżka, wiesz jak lata? Widzę. O kurde. Ale on ma ciężko po prostu normalnie. Normalnie taką kupę zrobiłem. No, u mnie tu jest moje pole na prost, a to jest domka, okej. Okay. Te pole mogę mu sypisać. Tylko bym papierach bym się. Dobra, sąsiad, mam zrobione. Dobra. My się ogarnie, po prostu, żeby wszystko poszło. Myślisz, że nie ogarniasz? Ogarnie. Człowieku, ja nawet... Ja mam problem, bo jest ciężka górka, to wolno mi idzie, bo po nieradze muszę dokładnie ośnieżać. Na prawo, na lewo muszę. Tam, gdzie ta górka, co ja zrobiłem, to ma tą górkę po prostu zebrać. O kurde, sąsiad, ty masz dużego tura, powiem ci. Ty widziałeś to? Widziałem, ja wszystko widziałem. Twoja łyżka tam ze mnie? No. Nie, słyszysz? Nagle twoja łyżka, nie? No. Tak jakby dzień dała, widziałeś, patrz. Mnie nie zepsuj. Bo dużo pieniędzy na to włożyłem. Jak ty zepsuj? Sąsiad, ja cię odkupię za rok. Jak za rok, jak... Jak ja będę musiał kredyta w sensie brać po to, żeby kupić remont. Ja ci nie płacę za wszystko. Wiem, dla pieniędzy ja nie jestem taki, tylko dla piwa pracuję tutaj. No wiadomo, że na piwa się pracujesz.
O, patrzę się, zaraz to zbylamy, to wezmę, poczekaj, pa. Aha, już rozumiem, spłucujecie. Tak, o kurde, no co za dzień. Co to się... Wiem, nie widziałem, bo spojrzałem się gdzieś indziej. Zaraz to się patrz, o. Koda takiego śniegu. Koda takiego śniegu nie ma w Warszawie. To byłoby fajnie. No. Nie pamiętam jak. Sąsiad tak się śnieża dzisiaj w Warszawie. No. Patrz sąsiad. O, jedziesz tylko łyczką tu. Takie. Takie święta mogły być. Gdzie mi się śnieg się wysypuje? Sąsiad, co jest na ulicy śniegu? Dobra. Ja pamiętam jak kiedy w tamtym roku jak dziewczyny rzucałem gdzieś śniegiem na Suskowie w Warszawie. Nosia, to już. Z kolegą. Ło! Nosia, ostrzegaj, że powoli tylko jej kciuki, sąsiad, bo oni zostawiasz kapki, nie widzisz? Nie, górki ci zostawiam po to, żeby te górki brał, bo sprawniej i szybciej będzie. Ale pa, widzisz pa. O, nosia, tutaj pod trawą to widzisz, nie miałem tego? No. Ja wolę wędrowców powie, co się tu pierdziela, kurde. Nie, on dopiero w siedzie, a śniegu już nie będzie pewnie. Roztopi się. No, o kurde. O, kurde, co ty... O, ty. On powie, koda mnie nie było na śniegu, bo u niego na wsi to śnieg nie spadł. Jest zima u niego, a śniegu wcale nie ma. Cześć, ja. Tylko nie stawaj mi tak pod garzami tej góry, wiesz. Dobra. Zrób mi tak i odejdź się gdzieś tam do dołu, to chyba później wiesz. Jak zrobisz tutaj. Dobra, jo. No. Trzeba też śniegu trochę odpieprzyć, nie wiesz. Kolegę Anton. Tutaj sobie pozgarniaj. Kupę ci zrobiłem. Ja jadę za gospodarstwo. Wiem sąsiad, wiem, że jest gospodarstwo, jest jeszcze pomóc mi. Obok, za stodową. No, wiem sąsiad. Mnie zastanawia, kiedy tego umenę odpali. Zimowe odpalanie. Gdzie? Kolega ma już tą. A jajka są w stodole, trzeba pozbierać potem. Ja nie będę zbierał to swoje kury. Bo powiedziałeś, że kury są wychowane tak, że mi mogą podziobać. Tak powiedziałeś. Powiedziałeś, że kury mogą mnie pogonić i mnie dziobnąć. Na przykładzie. Masz te białe. Ale na to kupka. O Jezu, bo wrzęsą. Poczekaj, już lub tam zaś. Jo. Dobra. Musiałem tam dać się tam na klapy najeźdź. Czekaj, o Jezu. No. Kurde, teraz się kurze najbardziej. Dobra, teraz tak, łyżka w dół. U mnie jest kolejny, bo to... Jedziemy. Nie, a nie gadam co. Kurde. Jest, nam się ciężko idzie. Wiem, że ciężko idzie. Ja daję radę, ale... Mnie to denerwuje, że to jakieś dobrze zrobione, a tam musi śnieg pojawić się normalnie. Bo natura trochę zostaje. Ty, zamiany, mam tak. Lepszy sposób, powiem ci. Jaki? Ja zamiast wiesz, kurczę tego, bo zobaczę, muszę przyjść. Ja mam swój sposób na każdą, ten sposób, wiesz? No. Mów. Jaki ma sposób? Wiesz, jaki zawsze jadę, nie? No. To zbieram śnieg, no, automatycznie sam się zbiera, na łyżkę, nie wiesz? Nie wiem, w Ralu też takie. Dobra, pełną łyżkę mam. Automatycznie wiesz, co robię. O, dobra. Mógł tutaj ko mnie przyjechać. Właśnie jak tam skończysz, to tą górkę właśnie nie weźmiesz już nie, i zabierzesz. Dobra,
Ty, sąsiad. Ja sobie robię ten. Ona tak nie ma, że od razu mogę wysypać zyturę na tą górkę. Sąsiad, że o, jedna łyżka na sąsiad weszła na cało, wiesz? Wiem, bo tym więcej jest śniegu, tym szybciej po prostu więcej wejdzie na łyżkę. No wiem, czy... ale później mi sąsiad wiesz. Ło. Ja się nie wcelowałem w ten. Ty, Damian, szyb? A później, jak będziemy mieli więcej pieniędzy, nie, to weź zrób mi większą szczepę. To jest największa szczepa, mogę drugą ci kupić. I mieć dwie podczepione naraz. No mówię, będzie lepiej, wiesz. No. Zamiast, wiesz, na jedną ładować, nie, to będziemy mieli dwie, wiesz. A jak będzie miał duże pole, jak zapewnisz sobie jedną, druga będzie zawsze przydatna. Ja będę żniwa robił. Bo tutaj na razie nie mogę siać, bo ponieważ odpowiednia temperatura musi być do siania. Jak tam dusza idzie? Ciężko, ale daję radę. Tylko kogut zimnie pasce na mnie. U mnie jest gorzej, bo ciągle jak wierzam śnieg, tam się odsypuje. A ja górki robię i niedługo chyba zaraz się zakopię. Serio? No, bo bym musiał... A ty tam masz już prawie dobra, skończone? Tak. Czekaj, zobacz jak tam w sektorze. Dobra. Damian, mam pełne, idę wysypać. Dobra. Nie musisz mówić, bo to twoje jest. Możesz powiedzieć, gdzie jesteś. To ty nie wiedział. A coś? Zostawiam cię na chwilę, bo muszę jechać. Dobra. Kupa śniegu, widać. Będzie na łychę brane. Tego śniegu było, wiesz? Wiem. A jeszcze mam śnieg trochę. Dobra. O kurde. Dobra. Czekaj, jeszcze wysypię po ten śnieg. Dobra. Oho. No, jak robimy to, to lepiej. Ale jazda. Co? A widzę, mogę wyłączyć ten śnieg, żeby śniegu nie było. Bo to było tak... Ale przyda się, wiesz. Wiem, możemy zrobić tak kiedyś, że śnieg roztopił się na zimę. Poczekaj, wyłączę kombajn. To lepiej tak to wyłącz, bo paliwo marnuje syropę i akumulator może się... No wiem, a co masz nie chcę. Tej, tylko światło wyłączę, o. Powiem tak, Damian, u mnie jest tyle śniegu, że lepiej nie pytaj, co? U mnie jest gorzej, to chodź, zobaczysz. U mnie jest wielka górka normalnie. A, no, widzę, no. U mnie taka górka, że można na sankę sobie zjechać. Sąsiad, widzę. No. Poczekaj, tam się. 7 FPS-ów. Teraz kichnę, bo mnie kusi kinol po prostu. Gilgocem mnie, żeby kichnął. Ale mocne. Dziękuję. Sąsiad. Mógł zapłać. O, schowaj. Moje zatrądno. Nie patrzysz? O, z tego masz lusterka traktorze. Sorry, ale ja jestem na kamerze, wiesz, takie z daleka. A, ja myślałem, że jesteś pierwszej osoby albo drugiej osoby. Nie, to jestem stary ten. Czekaj, bo mi tyle. Dobra, jedziemy. A w kolejnym odcinku też będzie mocny, ale skup już. Zobaczymy, czy śnieg będzie padać, czy nie będzie padać. Albo się roztopi.
Nie ten pewny. No po serio, śniegu trochę na pana. Kurza, wiesz. Takie robienie tego to... Jakby nie było śniegu, to byłoby lepiej, wiesz. Nie. Wiosna, lato, jesień. Wiosnę to się sieje, kultywuje i się ora i nawozy się daje, a i pod koniec wiosny to się trawy się kosi. Nawet by, no, nawet by sąsiedzkie sianokosy by zrobili. Bo nie pamiętam, zaraz ci zrobię tak. Zaraz ci zrobię tutaj drogę. A jak będzie lato, to będziemy mogli sobie z Nivajus porobić. Ty będziesz sobie, pole kosił, ja sobie. Przecież, bo chcę przejechać ten śnieg gruby. O kurde. No dawaj, dawaj, no jedź. Jeden chyba utknęłem. Jakieś drzewo. Aha. Utknęłem się. To dasz radę, turem walnij proto ziemię i to odbije się i wtedy będziemy pojechać. Ja nie mogę. Jak nie mogę, to przez nogę i dalej mogę. Co? Co masz? Ja nie mogę, stary, no. Chcesz się zamienić? No, przydałoby się. Chcesz, co masz? Spróbuj ty. Dobra. Bo ja nie mogę. Spróbuj ty. Ja dobra, to ja spróbuję. Wysypię na moje pole i wiem, że to się roztopi. Zaraz wracam, jak naprawię traktor. Dało radę, turem właśnie o ziemię dotykałem i poskoczyło. A jak ty to zrobiłeś? Jak? Ponosiłem łychę góra-dół, poskoczyło mi i przesuwało mi się i wtedy ja po prostu wyjechałem. A, dobra, już wiem jak zmienić ten. Położenie pługa. Pługa to jest klawisz prawy albo lewy. Myszki. Taki ty guzik. No wiem. Wiem, widzę jak. Tutaj by się przydało tutaj przejechać koło mnie i tutaj zgarnąć. Na dużą kupę. A powiem ci, że to by się przydało, wiesz? Ostrzyżalkę, tylko wiesz, śnieżną. No. A jeszcze jest... Byłoby ciepiej, no. Jeszcze jest rura do śnieżania, że to zbiera i przez tą rurę wysypuje. Przydałoby się, wiesz, powiem ci. No. Zapomnę. Ja kiedyś to robiłem, jak kisonka robiłem, kiedyś na innej mapie. Jechałem i brałem i na cztepę mi to wszystko wrzucało. Ja wolę najbardziej... O określeniu bardziej realistycznie zrobiłem. A żeby popełniła, że jestem tak już nauczony farmingu. Robić wszystko, żeby było jak w prawdziwym życiu. No. A ja teraz stale ten. Dobra. 100% tura, bo muszę wysypać. Wysyp, nie wiem, jeszcze też. Nie będę nigdzie wysypywał, bo jeszcze jedziesz jechał i na mnie najedziesz przez tą wielką burkę. No, no nie wiem, czy byś mi chciał to jechać, wiesz. Dobra. Dobra, co się, u mnie już prawie koniec. A to co się dymy chce robić. To. Ja już prawie kończę tutaj ten śnieg. Wiatr, do wiatry to nie będę wiedział, tak zostanie, bo on się roztopi. Czekaj, tu sobie zrobię jeszcze, no. A później sobie kupię... A coś ja jej kupisz? No. Jakby kupywał, to muszę zadzwonić do Rafała właśnie, żeby ci to przywiózł.
sąsiad, dzisiaj mam niezły śnieg, powiem ci. No u mnie to ja kupiłem sobie worki z solą ulicną i to na całe gospodarstwo poszło. I trochę turem brałem. To powiem tak szczerze, u mnie śnieg jest duży, ale ciężki, co? Ile to padało u mnie, co? Dwa dni padało. Jakie sobie tutaj nie mieszkałeś? Może napadało się, wiesz? Dzień i noc, i dzień i noc to bez serwy padało. Czekaj, o, na prawą stronę, dobra. Jak będzie miał ciężko, to daj mi, ja tam sobie jadę i zabiorę ten śnieg. Nie, no spoko, sąsiad. O, bo u mnie już... U mnie to... Jeszcze damy radę. U mnie już prawie skończyłem. Tylko muszę tą dużą górkę po prostu zebrać. I zaraz ty będziesz musiał pojechać i wysypać śnieg na pole. Tam gdzie ty wysypujesz właśnie, to jest twoje pole. To tak po prostu... roztopi ten śnieg. Sąsiad, słyszysz? Słyszę. Przyjeżdżaj tu, zbieraj te górki i sprzątajmy ten bagan. Minus 5 stopni mamy. Minus 5 stopni mamy na podwórku. Sprzątaj ten śnieg z mojego podwórka. Dobra, zaraz, poczekaj, tylko tutaj zgarnę trochę. Te to trochę tam... Sąsiad, to ci ja płacę, co? Zaraz. Tylko wysypię ostatnie resztki z tura. A ty jedz wysyp właśnie na pole. Sąsiad, weź ty pom... Sąsiad, gdzie ty jesteś? Jadę do ciebie. Wiesz, to... Dobra, to zbieram ten cały śnieg z mojej ścieżki, jakbyś mógł mi, bo ja tu... jak wjeżdżam, to już się rozsypuję. No właśnie, widzisz? Zbieraj go. Lepiej łyżką niż tym, wiesz. Ja tym to mogę podgarnąć na kubkę, a łyżką po prostu mogę sobie podbierać. To też dobry pomysł. No tak. No właśnie mówię, ja mogę na kubki robić, a ty będziesz zbijał ten śnieg, wiesz? No właśnie. Dobry pomysł. Lepiej to. No. Dobra, czekaj. Bierzemy. O kurde, masz górkę, sąsiad. Zbieraj tą górę. Co z sobą masz? Widzę. Lepiej to nie. O, no. Cofaj się, Demon. Cofam. On sama się tam zbiera. Tylko mi to się ze tura wysypuje. No wysypuje mi śnieg, no nie, okrutna panu. Daj radę. Zbieraj. No. No widzisz, szybciej, co? Widzę, jest szybciej i łatwiej. A potem pójdę... No mówię, szybciej i... Ale kury to tam śniegu będą mieli, sorry, ja im... Podziobią sobie śnieg i będą nawodnieni. No. Ej, da się? Ja tak sobie powiedziałem. Tylko jajka będzie zaraz zebrać. Oho, w śniegu, jak w nie mogę wysypać. Przyjedziesz tutaj? Ja pie, na ulicę wszystko wysypałem. Już jadę. Zawsze, gdy mnie potrzebują, to mnie wzywają. Ale już jadę, co się dzieje. Co się dzieje? To tylko musi wy... To ten, wywrotka jest zapewne. Lek, ja. O Jezu, jak cię palę. Wiem, że to jest zapełnione. Dobra, poczekaj, że napełniło na pewno. To sobie ci się ogarnę. Ale góra. Normalnie jakaś góra, no jak na budowie. A ja teraz mogę zrobić tak, o. O, fajnie. To spoko, że jedno. Ja sobie ręką macham, bo powinienem sobie...
rękami. Oczywiście drewniane. Niedługo ten traktor tak pójdzie na złom. O, patrz. O, śnieg się roztopił. Śniegu nie ma. Roztopił się. A jak mam tak ciężko? Wylecę go, bo pewnie wałkan i nie ma skabli podłączonych. Pokaż. Ma, zobacz. Do niego się nie da podczepić. No zobacz. No zobacz. Zobacz, jak ciężko idzie, widzisz? Miałem kabli nie ma podczepione. Odjedziesz z zatorem? Jasne, już jadę. Bo trzeba kupić, sprzedać ten traktor, trzeba ten stary, albo właśnie komuś sprzedać i kupić nowy. Możemy teraz zrobić, do Rafała zadzwonię, czy nie ma jakiegoś traktora na sprzedaż. No, przydałoby się. Dobra, a ty zaparkuj, kogo brałeś, ja już jadę na... Dobra. Do domu. Dobra, dzwonię do sąsiada. A ja zadzwonię do Rafała. Śnieg się roztopił już. Jeździć. Co wie, ośniedzamy, a tu nagle pyk, śnieg się roztopił. Ale jazda. I po co my się tak bawiliśmy? Nie, dobrze robiliśmy. Nie wiedzieliśmy, że oczywiście śnieg się roztopi. Bo to no nie tak. Od nas zależy, tylko od pogody zależy, jaka jest. Tak. Dobra, leć Rafała. Sześć to będzie lepiej. Stwórz grupę na tym, wiesz. Wiem. I ma Rafał... No dobra. I Rafał powiedział, że ma o nim wszystko nie mówić. Powiedział, że nie grał. Dobra. To trzymaj się, widzowie. Fajny odcinek, zasubskrybuj kanał, zrobię na bieżąco i za to łapkę w górę. Na razie, elo, trzymaj się. Pesuj się. Dobra. Na razie. Na razie.